raz kolejny. Mur Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu puszcza bardzo duża rzesza studentów studiów podyplomowych. W tym roku rozdajemy świadectwa dla 9 kierunków studiów podyplomowych. Liczebność ponad 200 osób. Są to przede wszystkim BHP w szkole, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna, informatyka dla nauczycieli, informatyka użytkowa, rachunkowość, ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Informatyka cieszy się bardzo dużym powodzeniem, jest to bardzo przyszłościowy kierunek. Tak, ja bardzo często spotykam się z pracodawcami i właśnie pytają, dlaczego tak mało uczelnie kształcą informatyków. W tej chwili rynek jest w stanie wchłonąć wszystkich, którzy kończą informatykę. Dlatego też tutaj między innymi poprzez studia podyplomowe staramy się uzupełnić te braki, no i kształcić kadrę dla rynku. Co pana skłoniło, aby wrócić na studia? No, wspomnienia z młodości. Człowiek się może po raz kolejny poczuć jak przed 30 laty, po maturze zaraz, ale także względy praktyczne. W zakładzie pracy, w szkole, w której pracuję, potrzebni są ludzie, którzy potrafią zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy. Praca naprawdę wymaga od nas tego, abyśmy cały czas się uczyli. Tak, zdecydowanie tak. Nie wykluczam, że myślę o kolejnym kierunku. Co to za kierunek? Znaczy, wydaje mi się, że naturalnie oczywiście coś znowu związane z edukacją, z oświatą, ale w którą stronę pójdę, to jeszcze nie wiem. Zobaczymy, w którą stronę pójdą oczekiwania związane z koniecznością po prostu z pracą. Każdy student, który kończy studia podyplomowe, mówi, że to rynek pracy i pracodawca wymusza, aby cały czas się dokształcać i rozwijać. Moje studia opierały się głównie na poszerzaniu kwalifikacji, ponieważ pracuję z młodzieżą, z różnymi niepełnosprawnościami i to było moje poszerzenie kwalifikacji, aby mogła lepiej pracować właśnie z młodzieżą. Akademicki również otwarty dla studentów, którzy chcą się dokształcić. Dalej będziemy realizować 3 kierunki studiów: informatyka w obszarze informatyki, administracji i fizjoterapii oraz chcemy uruchomić anglojęzyczne studia z zakresu pielęgniarstwa. W dniu dzisiejszym odbieramy dyplom, uśmiechamy się, ale niczego nie zapominamy. Odbierając dyplom, nie zapominamy wiedzy i poszerzamy ją i wykorzystujemy w praktyce.